Witajcie we Flight Gear i w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak zrobić builda, ale tym razem na Windowsa, tak jak był ostatnio odcinek, jak zrobić builda na Linuxa. A teraz zobaczymy sobie, jak zbudować Flight Geara z kodu źródłowego, ale właśnie pod Windows. No, myślę, że Windows tutaj też taki poradnik będzie potrzebny, a to dlatego, że jest to jednak najpopularniejszy system operacyjny. Więc jesteśmy teraz na stronie wiki Flight Geara. Wyszukajmy sobie coś takiego jak CMake Windows. Tutaj jest wiele różnych artykułów na temat budowania, ale co nas interesuje, to Build using CMake Windows. Był jeszcze starszy artykuł, to jest chyba ten. W sumie już nie pamiętam który, ale on tam opierał się na starszych rozwiązaniach. Tu mamy, że tak powiem, coś najnowszego, czyli instrukcję, jak zbudować właśnie Flight Geara ze źródeł na Windows 10 używając Visual Studio 2019, chociaż już mamy Visual Studio 2022 bodajże, ale zobaczymy, co sobie zaraz po kolei. Także tu mamy instrukcję, co należy zrobić. Też oczywiście bidujemy na 64-bitowych maszynach tylko, na 32 nie możemy tego zrobić i mamy parę rzeczy do instalacji. Niestety, ja tego nie lubię w Windowsie, że jest dużo rzeczy do instalacji. No i pierwsza rzecz to musimy sobie zainstalować CMake for Windows. Zobaczmy to sobie. Tak, co tu mamy? Jakieś rejestracje, nie musimy chyba tego robić. Tak, i tu mieliśmy, że musimy pobrać najlepiej installer wersja 64-bitowa. I tutaj mamy 64 installer. Więc to będzie to, co nas interesuje. Pobierzmy to sobie. Zapiszmy. OK. No to już mi się szybko pobrało, więc zainstalujmy to sobie. Licencja. Czy chcemy dodać CMake'a do ścieżek systemowych? Dajmy, że chcemy. Możemy jeszcze zdecydować, czy dla wszystkich użytkowników, czy dla obecnego. Dobrze, ja dam sobie tylko obecnego. Ikonki na desktopie nie potrzebujemy. Taka będzie ścieżka instalacji. OK. Instaluj. I się instaluje. To akurat jest szybkie. No, CMake jest potrzebny dla właśnie programów pisanych w C, w C++, ponieważ to jest taki program, który ułatwia konfigurację całego projektu, jego kompilację i tak dalej, więc to narzędzie jest potrzebne. Ono też było instalowane w Linuxie, tylko to się robiło jedną komendą. Teraz mamy instalację Visual Studio 2019. Tutaj też mamy troszkę instrukcji, na co należy zwrócić uwagę podczas instalacji. Tutaj niestety zauważyłem pewien mankament, że mamy tą wersję 2022 i tutaj mamy do pobrania wersję społecznościową, czyli po prostu darmową. Tu mamy wersję płatne Professional i Enterprise, ale nie potrzebujemy ich. Wystarczy nam ta wersja właśnie społecznościowa. Tu mamy pobierz bezpłatnie. I w zasadzie odpali nam się chyba już od razu tak plik do pobrania. Ale właśnie to jest wersja 2022. Możliwe, że z tą wersją też zadziałałoby, ale nie próbowałem tego. Zresztą tam częściowo do jakiegoś etapu doszedłem do budowy, ale jednak wróciłem do wersji 2019. Ale tu możemy bardzo prosto to sobie rozwiązać, w jaki sposób pobrać tą starszą wersję, bo ja niestety tu gdzieś z menu nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś dostępu do starszych właśnie wersji Visual Code'a, ale wystarczy tutaj w URL zobaczyć, że mamy wersję release'a, tu mamy release 17, a nas interesuje release, jak tu sobie zobaczymy dalej, release 16 2019. Tak więc wersja 16 nas interesuje, więc wystarczy tutaj zmienić sobie na wersję 16 i powinna nam się pobrać właśnie ta starsza wersja 2019. Niestety zamiast wersji dostajemy jakiegoś hasza, ale podejrzewam, że to będzie to, co nas interesuje. Więc pobierzmy to sobie. Pobrane. Dobrze, mamy instalator. To jakieś informacje, kontynuujmy. No i to się będzie troszkę pobierać, niestety to troszkę potrwa. To jest instalator internetowy. Tu jakieś robi wstępne jeszcze instalacje. Dobrze, pewnie myślę, że mamy tak, rzeczywiście jest 2019, więc pobrałem
tą wersję, którą chciałem. I tu co ważne, musimy teraz wybrać, jaki pakiet może to powiększyć na pełny ekran. To zamknijmy, bo przeszkadza. Tak, tu sobie musimy wybrać, co chcemy zainstalować. Nas interesuje C++. Tak, to będzie ten pakiecik programowania aplikacji klasycznych w języku C++. To sobie zaznaczamy, że to chcemy zainstalować. Tutaj po prawej stronie widzimy, jakie dokładnie pakiety się zainstalują. I tak jak było w instrukcji, tu musimy się upewnić, że mamy Windows 10 SDK zaznaczony. Jest zaznaczony. I chyba ten C++ ATL dla najnowszych narzędzi kompilacji, co tam jest w wersji, tam 142. Ja już tu nie pamiętam, jak my tu mieliśmy napisane, ale tu mieliśmy napisane, że no po prostu C++ compiler, że jest zaznaczony. No dobrze, co tak troszkę inaczej jest napisane, ale nie trzeba tu chyba nic modyfikować, wybieramy to, co jest zaznaczone domyślnie. Tutaj możemy jeszcze wybrać sposób instalacji, bo mamy instaluj podczas pobierania, może teraz tego tak nie widać. Tak, tu mamy instaluj podczas pobierania. Jeżeli mamy szybkie łącze, jeżeli mamy wolne łącze, to możemy wybrać, że najpierw wszystko chcemy pobrać, a później zainstalować. Ja tak sobie wybiorę, to będzie 8 giga do zainstalowania, zainstaluj. No i teraz leci sobie instalator i mamy pasek postępu. No i to sobie troszkę potrwa, więc no ja sobie czekam, aż mi się to pobierze. I właśnie zainstalowało mi się Visual Studio. Niestety jest jeden mankament, wymaga to ponownego uruchomienia komputera. Już myślałem, że czasy restartów dawno minęły, no ale dobra, ja sobie uruchomię komputer ponownie, także restartuję. Dobrze, jestem po restarcie, Visual Studio zainstalowane. Idziemy teraz do instalacji Qt5. To jest kolejne narzędzie, biblioteka do tworzenia aplikacji okienkowych, z której korzysta FlightGear na przykład jako launcher, więc launcher jest napisany, więc musimy to pobrać. Tutaj zawsze miałem zagwozdkę, jak to pobierać, ale tu mamy download try. Dziwny ten przycisk, ale dobra. I tu teraz musimy wybrać odpowiednią opcję. Dla nas będzie to download for open source users. Ponieważ tworzymy oprogramowanie open source, więc możemy z tego skorzystać, bo normalnie ta najnowsza wersja Qt6, z tego co wiem, będzie już płatna, ale kod źródłowy dalej będzie dostępny, ale nie binarki. Binarki trzeba będzie sobie kompilować samemu chyba. Ale tu mamy dla open source'owych użytkowników, więc klikniemy to, go open source. I gdzieś tutaj będzie przycisk. Uwielbiam te strony, nie wiadomo gdzie, chyba tutaj. Download, tak, online installer. Ok, co jeszcze download? No jest jakiś online installer. Weźmy to sobie, zapiszmy. Dobrze, pobrało mi się, uruchamiamy. No i tak, tu jest taki feler, że trzeba mieć konto. Trzeba się zarejestrować i później teraz zalogować. Jak nie macie konta na Qt, to musicie tutaj dać sign up i się rejestrujecie. Ja już mam konto, więc po prostu wprowadzę tylko dane i się zaloguję. No niestety, chyba tego kroku nie można ominąć, trzeba się rejestrować i logować. Tak to jest na Windowsach niestety. I tutaj musimy teraz zaznaczyć jakieś tam wymagania. I tutaj musimy podać company name, ale nie musimy, możemy zaznaczyć tą opcję, że no jesteśmy tutaj osobą indywidualną, w sensie żadną firmą i tyle. I dajemy next. Co? Welcome. Next. OK. Cóż tu mamy? A, czy chcemy tam pomóc w ulepszeniu programu? Ja dam, że nie chcę. Wysyłanie moich danych jakichś tam o użytkowaniu. Co już tu mamy? Tu mamy, gdzie chcemy zainstalować. Zostawmy sobie to na C, Qt. I wybierzmy sobie najlepiej chyba custom installation. Wybierzemy sobie sami, co dokładnie chcemy zainstalować. Tu mamy powiązanie plików, niech będzie. Tak, i tutaj tu mamy Qt6, to nas nie interesuje. Nas interesuje
Qt w wersji 5, gdzie już on będzie tutaj. Weźmy sobie 5, najwyższą wersję 5, tak? Mamy teraz 5.15.2. Tutaj w instrukcji mamy, żeby użyć 5.15.1, ale może być coś większego niż 5.9. Tak, od 5.9 wzwyż, 5.15 rekomendowane, więc weźmy 5.15.2. Tu już nic nie będę zmieniał, nic więcej nie zaznaczam. Dobra, dajmy next. Licencja, zaznaczamy, że przeczytałem, next. Cóż to jest teraz? Aha, menu start, dobra, next. Ready for install. Instalujemy. No i teraz znowu pewnie będzie musiało się to pobierać, instalować i troszkę to potrwa, także ja wam przyspieszam czas i sobie czekam. I Qt został już w końcu zainstalowany. To chyba był najdłuższy instalator, jaki tutaj trzeba, przez jaki trzeba przejść. Dobrze, ja nie będę tego uruchamiał, nie potrzebuję tego uruchamiać, dajmy po prostu finish. No i jest kolejna rzecz do instalacji, to jest git. Po prostu pobieramy sobie, też możemy sobie pobrać 64-bitową wersję na Windowsa setup. Ja nie będę już tego instalował, bo Gita mam zainstalowanego, a poza tym pokazywałem to w odcinku o Gicie. To był ten odcinek 30, zatytułowany No i Git. Tam jest cały proces instalacji też Gita. Podczas instalacji jest tam dużo pytań przy instalatorze, ale w zasadzie sprowadza się to do ustawień domyślnych, nie trzeba tam za bardzo nic zmieniać. Ja już mam wszystko zainstalowane, możemy przejść dalej. Dalej mamy do pobrania wszystkie repozytoria, tutaj mamy całą tą listę, ale od razu zróbmy sobie też strukturę katalogów, zanim zaczniemy pobierać te repozytoria. Troszkę powinno to być może na odwrót pokazane. Musimy sobie gdzieś utworzyć katalog, w którym będziemy przechowywali cały ten build. Tu mamy na przykład podany katalog Flight Gear Build. Taki też sobie zrobię w swoim katalogu domowym. Tu nie mam akurat skrótu do tego katalogu, wejdźmy sobie na C. Users, użytkownicy i moja nazwa użytkownika. I tutaj sobie zrobię ten katalog. Będzie to Flight Gear Build. Przejdźmy do tego katalogu i teraz możemy zacząć instalować tutaj te wszystkie repozytoria. Kopiujemy sobie po kolei i tutaj uruchomimy sobie shella w tym katalogu i wklejamy i SimGear się pobiera. Dobrze, SimGear pobrany, jest katalog. Teraz pobierzmy Flight Gear. I jest Flight Gear, tak, jest Flight Gear pobrany. Dalej mamy FG Data, to zostawię sobie na koniec. Pobierzmy teraz jakieś Windows Third Party, jakieś zewnętrzne biblioteki czy moduły, nie wiem co to jest dokładnie. Ale widocznie potrzebne do zbudowania. I teraz pobieramy sobie to repozytorium. Tu właśnie jako ostatni parametr jest podawana nazwa katalogu, jaka zostanie utworzona. Tak, Windows Park, FGData, FlyGear. W zasadzie nie trzeba jej podawać, jeżeli to się zgadza z tą samą nazwą, co tutaj w linku, jako ostatni człon, bo tak naprawdę wtedy zostanie użyty ten katalog, ale to tak na marginesie. Dobrze, pobiera się. Dobrze, jest prawie pobrane, jest katalog, jeszcze coś tam dociąga. Dobrze, pobrane. I jeszcze OpenSyncGraph. Tutaj co ciekawe, OpenSyncGraph jest pobierany z jakiegoś innego brancha. To się właśnie podajemy flagę B jako branch i nazwę tego brancha. Nie wiem dokładnie co to za branch, ale widocznie z takiego brancha trzeba to pobrać, więc pobieramy OpenSyncGraph. I katalog też się powinien stworzyć, tak, jest OpenSyncGraph. Tak, także tu mamy wszystkie repozytoria, czyli nasz kod źródłowy wszystkich projektów. Dobrze, OpenSyncGraph jeszcze pobiera, więc tu nic nie mamy, ale za chwilę nam się pobierze. Dobrze, jest pobrany. I teraz tak, jeszcze nam zostało oczywiście FG Data. Tutaj niestety pobieranie z SourceForge'a, bo to jest link z SourceForge'a, to pobieranie SourceForge'a może tam się często zakończyć niepowodzeniem, z jakiegoś powodu jest to błąd pewnie na SourceForge'u.
To samo było przy instalacji na Linuxie. Tam akurat skrypt budowania na Linuxie miał pytanie, czy rzeczywiście chcemy pobierać SourceForge'a, bo może to no, nie powieść się po prostu. Ale jak chcecie, możecie spróbować tak pobierać SourceForge'a od razu. Ale ja wam pokażę, jak właśnie użyć zwierciadlanego repozytorium na GitLabie. Szukajmy sobie GitLab fgdata. Tutaj mamy dwa linki. Pierwszy to nie jest ten, który chcemy. Tu jest jakiś fgmembers. Także zwróćmy na to uwagę. Kliknijmy ten drugi. Tu zwróćmy uwagę, żeby był właśnie mirror from i właśnie link do SourceForge'a. Więc chodzi o to repozytorium. Dajmy klonuj i skopiujmy sobie urla. Niech będzie ten HTTPS. I po prostu ten projekt sobie sklonujemy. Git clone Ctrl V. No i dobrze, fgdata. Tak, mam nadzieję, że tak się ten katalog nazywał. Tak, fgdata powinien się nazywać, więc powinien być fgdata, jest fgdata. Dobrze. No i teraz to jest najdłuższy download, to troszkę nam potrwa pobieranie tego fgdata, to waży tam 3,5 GB, będzie do pobrania. Ale oczywiście jeszcze sobie będziemy musieli zmienić urla, jak pobierzemy już to, musimy sobie zmienić urla, żeby rzeczywiście później używać urla tego podanego tutaj, do SourceForge'a, a nie do GitLab'a, bo GitLab jest tylko tym odbiciem lustrzanym repozytorium, a my chcemy oryginalnie działać i pracować na SourceForge'u. Ale tak jak nam się to pobierze, to wrócimy do tego, bo tu jednak troszkę to potrwa. A w międzyczasie zobaczmy, co tutaj mamy dalej do zrobienia. Tu mamy jeszcze strukturę katalogów, jak na przykład install możemy sobie zrobić. I zróbmy sobie teraz taki katalog. Install, nowy folder. Dobrze. A w install możemy zrobić sobie pliczek launchpad, ale do tego wrócimy później może. Zobaczmy jeszcze na razie. Mamy tutaj opis skryptu budującego. To jest skrypt tak, buildbat, czyli bash windowsowy. I tu mamy ten pliczek bezpośrednio w naszym katalogu build. Możemy tutaj dodać sobie teraz nowy plik tekstowy. Bez rozszerzenia txt, upewnijmy się, że jest rozszerzenie .bat, bo to właśnie takie rozszerzenie musi być. Tutaj domyślnie Windows ukrywa rozszerzenia, musicie je sobie pokazać, żeby to móc zobaczyć. Otwórzmy to sobie w edytorze jakimś i wklejmy cały ten tutaj skrypt. No niestety, jak mówiłem, wszystko trzeba robić ręcznie. Dobrze, mamy taki skrypcik. Może go sobie nawet powiększę. Tutaj musimy ustawić pewne zmienne na nasze odpowiednie ścieżki. Pierwsza rzecz to tam, gdzie mamy zainstalowanego CMake'a. To jest katalog do program files CMake bin. Możemy się upewnić, czy tak rzeczywiście jest, czyli program files CMake. Jest bin, tak? I tu są binarki CMake'a, ok. Dalej mamy ścieżkę do naszego Qt. Qt i tutaj musi wskazywać na build do Microsoft Visual Code 2019 w wersji 64-bitowej. Nasz Qt jest na C, jest Qt, jest tutaj ta wersja i jest ten katalog 2019-64, więc dla pewności ja to sobie skopiuję, bo tam chyba inna jest wersja Qt. Ja mam 5.15.2, więc to sobie skopiuję i kleimy całą tą ścieżkę, tak żeby się zgadzało z naszą. Dalej mamy toolchain jako Visual Studio 16 2019. To się w sumie zgadza, bo ja z takiego toolchaina będę korzystał. No i właśnie pytanie, co się stanie, jeżeli pobierzemy wersję tą najnowszą 2022, jeżeli chodzi o Visual Studio. Ja bym tutaj wpisał wtedy wersja, tu będzie wtedy 17.22 i tyle. I tu musimy zostawić tego 19, dlatego że jeżeli chodzi o Qt, to on tutaj nie ma jeszcze. Z tego co widziałem, tak, nie ma jeszcze tutaj nic do wersji 2022. Ale możliwe, że w ten sposób zadziała, że tutaj nie będzie żadnych problemów z buildem, ale dobrze, ja tutaj sobie wrócę do wersji 19, czyli 16 wersji Visual Studio. I nasza ścieżka do naszego katalogu build flight gear, czy też tam flight gear build, to jest po prostu u mnie nazwa użytkownika, C, użytkownicy, moja nazwa użytkownika i ten katalog Flight Gear Build. I to sobie kopiujemy i wklejamy całą ścieżkę, podmieniamy na naszą właściwą, zapisujemy. I
To na razie tyle, jeżeli chodzi o ten skrypt. Mamy już przygotowany skrypt budujący. Tu widzimy, że on właśnie będzie odpalał kompilację najpierw OpenScene Grapha. Tu ma pewne flagi do budowy. Później będzie odpalał kompilację Open, nie Open, tylko SimGear. I na końcu odpali kompilację FlightGear. To są te trzy projekty, które będziemy budować później. No i tu mamy jeszcze ten pliczek LaunchBat do uruchamiania FlightGeara po prostu. Możemy go sobie też teraz zrobić. Tutaj w katalogu install właśnie jak ten pliczek jest uruchamiany, to on tutaj w katalogu install będzie nam instalował binarki i wszystkie potrzebne rzeczy do FlightGeara, żeby go uruchomić. Więc dlatego tak się ten katalog nazywa. I tutaj w tym katalogu zróbmy sobie ten nowy plik, czyli też nasz skrypt TXT rozszerzenie usuwamy. Ma być tylko LaunchBat i skopiujmy sobie to wszystko. Ale musimy się też upewnić, że wszystkie ścieżki są prawidłowe. I tutaj tak samo mamy ścieżkę do naszego katalogu FlightGear Build i Install. Więc skopiujmy to sobie i ustawmy naszą prawidłową ścieżkę. To jest jeszcze bin będzie, ok, bina jeszcze nie ma, ale to będzie efekt jak zrobimy builda. Dalej ścieżka do Windows Third Party. To będzie ta ścieżka. Skopiujmy ją i wklejmy zamiast tego. I tu reszta zostawiamy bez zmian. I też ścieżka do QT, czyli C. QT. Tu jest 2019T64, czyli wersja nasza 64 i bin. Tak, to jest ta ścieżka, istnieje taka, skopiujmy ją i wklejmy. Tak, pamiętajmy, żeby były średniki pomiędzy ścieżkami, żeby nie było przypału, że coś nie będzie działać. Dobra, Ctrl S. No i właśnie to jest skrypt uruchomieniowy, który najpierw ustawia ścieżki potrzebne dla FlightGeara, a następnie uruchomi nam plik fgfs.exec z właśnie flagą launcher, żeby uruchomił się launcher. No oczywiście tu możemy sobie dopisać dowolnie inne flagi, jeśli chcemy. A jeżeli nie chcemy launchera, to też możemy go usunąć i od razu będzie nam się uruchamiał symulator zamiast launchera. Także ja tu jeszcze czekam, tak, 52%, także jeszcze sobie czekam, aż mi się to pobierze. No i mam już fgdata pobrane, także możemy odpalić skrypt budujący. Upewnimy się jeszcze, jak to wygląda. Mamy tak, C, użytkownicy, mój użytkownik i fgbuild. I teraz odpalimy sobie ten skrypt. I tutaj w katalogu install zrobi nam się cała instalacja FlightGeara oraz utworzą się nowe katalogi jak FlightGear Build i tak dalej. Zobaczmy to sobie. Także ja odpalam build. Dajemy enter. Tak, odpalamy buildbat i powinno nam się teraz wszystko zbudować. Najpierw się odpala OpenScene Graph. Tak, buduje się OpenScene Graph. No i to wszystko potrwa, tak? Później będzie budował się SimGear i na końcu będzie się budował FlightGear. Także przyspieszam czas. No i build jest zrobiony, jak widzimy. Nie wygląda na to, żeby jakieś błędy. Mamy instalację różnych tutaj egzeków na końcu. Jak przejdziemy do naszego katalogu, widzimy tutaj w install mamy już poinstalowane binarki FlightGeara, include jakieś biblioteki. I teraz idziemy do katalogu install i tutaj przygotowaliśmy sobie skrypt launch.bat. Odpalmy to sobie i powinien nam się uruchomić FlightGear, w zasadzie launcher. Coś się nie uruchamia. Dobrze, tutaj miałem problem z uruchomieniem właśnie FlightGeara, a to dlatego, że rzeczywiście tutaj też na liście dyskusyjnej pewna osoba zgłaszała pewien problem, że właśnie program do zbierania danych o awariach FlightGeara powoduje problem z uruchomieniem FlightGeara na tutaj Windowsie, po zbudowaniu go na Windowsie.
Do tego też, żeby to naprawić, musimy wyłączyć ten program do zgłaszania bugów. To jest, wejdźmy sobie do Flight Gear katalogu i tu mamy pliczek CMake List TXT. Jak sobie go przyjrzymy, troszkę w dół przeskrolujemy, tu mamy różne opcje i mamy tą opcję Enable Sentry i ona jest włączona. I tą właśnie opcję, tą Sentry.io, to jest portal Sentry.io, gdzie są właśnie zgłaszane awarie Flight Geara, to musimy niestety musimy to wyłączyć, żeby w ogóle to nie było zawarte w buildzie Flight Geara, dzięki czemu powinno się to nam uruchomić. Teraz wracamy do skryptu build.bat i tutaj, jak mamy budowanie Flight Geara, tutaj, to dopisujemy tą flagę. Tu musimy dać ten znak, który mówi, że będzie kontynuacja linii, bo to wszystko powinno być zapisane w jednej linii. Dajemy myślnik D i wkopiujemy Enable Sentry. Tak, ważne jest, żeby dać tą literkę D na początek. No, możemy dopisać, że to jest typ bool i równa się off, czyli wyłącz to. Zapisujemy. No i teraz musimy przebudować jeszcze raz projekt. To oznacza przebudowanie tylko Flight Geara, bo SimGear i OpenSynGraph w sumie już jest zbudowane, więc nie powinno to potrwać długo. Odpalmy zatem build.bat teraz i niech to się jeszcze raz wszystko przebuduje. Dobrze, mam projekt przebudowany, więc teraz jeszcze raz idziemy do katalogu install i w nim uruchamiamy launch.bat. I mamy okienko, w końcu coś się zadziało. Mamy okienko do wskazania teraz katalogu FGData. Tutaj też na Windowsie wykrywa mi angielski język, nie wykrywa mi polskiego języka, nie wiem czemu. Dajemy choose folder i idziemy tutaj do naszego katalogu Flight Geara Build i wybieramy właśnie katalog FGData. Wybierz folder. No co się stało? Wybierz folder. Ej, tu nic nie ma. Co się stało, że nic nie ma w FGData? Dajmy CD FGData. Git branch. Git. Wszystkie branche. Okej, zróbmy git checkout next. Może tylko taki był problem z checkoutowaniem się na branch. Zróbmy checkout next. Okej, mam jakiś update plików jeszcze. No to ciekawostka. Nie spotkałem się z czymś takim, ale teraz powinniśmy mieć. Tak, mamy pliki. Dobrze. Ale teraz, jak jeszcze mówiłem, musimy sobie najlepiej by było zmienić tutaj link, żeby to nie był z GitLaba, ale z SourceForge'a. W sumie ten, co tutaj mamy podany, ja sobie go skopiuję. Teraz dajmy sobie git remote, sprawdźmy. No tutaj tab nie działa niestety jak na Linuxie. Tak, tu mamy linki do GitLaba i te linki sobie podmienimy, żeby były na te SourceForge'owe. Więc zróbmy sobie git remote set URL dla origin i wklejamy ten link. Dajmy jeszcze raz git remote VV, żeby się upewnić. Tak, już linki są podmienione na te SourceForge'owe. Zróbmy jeszcze git pull, czyli pobierzmy zmiany. Ale jest already up to date, więc zmian nie ma. Wróćmy teraz do install katalogu i uruchommy launch.bat. Wybierzmy jeszcze raz nasz katalog FGData. Wybierz folder. OK, uruchomiło się. Teraz tutaj czytywanie jest wszystkich punktów nawigacyjnych, lotnisk i tak dalej.
No i jest flight gear uruchomiony, tak? Czyli mamy launcher, możemy dać OK. No co prawda po angielsku, ale też prawdopodobnie trzeba by użyć opcji language.pl, żeby to od razu też launcher był w języku polskim, jeżeli ktoś chce. Także sam flight gear powinien działać. No troszkę tutaj z przygodami, ale udało mi się to zainstalować. Co to jeszcze mamy ważnego, tak? Mamy jeszcze tutaj pokazany pewien skrypt update.bat, ale nigdzie on nie jest pokazany, jak on powinien wyglądać. Tu mamy jakąś tylko wzmiankę, że teraz możemy po prostu wykonywać komendę git pull na poszczególnych katalogach, żeby je aktualizować, ale niestety ten skrypt tego nie robi, tak? Czyli musimy jeszcze sami zadbać o to, żeby sobie te git pulle albo ręcznie odpalać, co jest niewygodne. Musielibyśmy odpalać git pulla dla FGData, dla Flight Geara, dla OpenSyngraph ewentualnie, ale też nie jest to konieczne, bo OpenSyngraph nie jest aż tak często aktualizowany, ale jeszcze dla SimGeara też by się przydało, no i może jeszcze dla Windows Third Party. Dlatego napiszmy sobie taki skrypt po prostu sami. Skopiujmy sobie, niech to się nazywa też jak tutaj dali, update bat, Ctrl-C. Stwórzmy nowy plik tekstowy i wklejmy tą nazwę bez rozszerzenia TXT i edytujmy. I tak, skopiujmy to, już mogę zamknąć, co my tu mamy. Po prostu skopiuję sobie tą zmienną rootdir i będziemy po prostu, tak jak tutaj to robią, wchodzić do poszczególnych katalogów, w których będziemy chcieli zaktualizować repozytorium. Czyli OpenSyngraph, FGData i tak samo git pull. Dalej flight gear, git pull. I co tam jeszcze było? SimGear. Git pull. Dobra. Aha, jeszcze te third party. Jeszcze wejdźmy sobie do tego katalogu i też git pull sobie wywołamy. Tak, to są pełne ścieżki, więc po prostu wchodzimy do katalogu danego i robimy tam git pull. No i to nam zaktualizuje wszystkie nasze repozytoria. Zobaczmy, jak to działa. Po prostu kliknijmy. Aha, możemy jeszcze sobie dać pauzę. Tak, żeby właśnie. Ta pauza jest po to, że jeżeli. No ja teraz wam pokazywałem, jak to odpalać, już mając odpalonego na przykład shella czy konsolę, a możemy po prostu też kliknąć sobie dwa razy na taki update. O, i to się już odpala. No i żebyśmy widzieli podsumowanie. O, nie zadziałało podsumowanie. Coś źle wpisałem. Tak, literówkę walnąłem. Także zamknęło nam się okienko, tak? Gdyby nie to, tak, że jakby nie ma pauzy, to wtedy zamyka nam okienko i jakby nie widzimy podsumowania, kiedy sobie po prostu klikniemy dwa razy. A jak będzie pauza, to okienko będzie czekać, aż naciśniemy jakiś przycisk, tak? OK. I teraz widzimy w zasadzie, że jest tak, already up to date, czyli nie ma żadnych aktualizacji, no bo oczywiście jest to w miarę świeża instalacja też, więc tych aktualizacji nie ma, ale na przykład za tydzień już mogłyby jakieś aktualizacje być, więc mogę dać na przykład spację i wyłączyć to okno. Tak, także tym skryptem będziemy sobie aktualizować nasze repozytoria. Tym skryptem później, jak będzie aktualizacja, to odpalamy builda, żeby właśnie te aktualizacje zostały skompilowane na nowo i będziemy mogli teraz odpalić później launcher. To też możemy sobie po prostu dwa razy kliknąć i odpala nam się FlightGear. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te skrypty pod Windowsem. No niestety musieliśmy sobie je sami porobić, co jest dosyć niewygodne. I jeszcze jak to co woli, to oczywiście tego update'a moglibyśmy też wrzucić tutaj do builda, tak? Czyli nie robić osobnego skryptu, tylko całe te update'y, no można by też wrzucić gdzie na przykład? No na przykład gdzieś tutaj możemy sobie wrzucić. Tak, i wtedy już sam build będzie nam robił update'y, nie będziemy musieli odpalać osobno update'a i builda. No ale to kto co woli,
jak w zależności jak tego używacie i do czego, to oczywiście te update'y czasami trzeba robić, czasami może lepiej nie. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, że właśnie mając te Visual Studio, możemy sobie debugować bardzo wygodnie tego Flight Geara całego, cały ten projekt. Jak sobie pójdziemy do Flight Gear Build, to tutaj zobaczymy pliczek flightgear.sln. To jest właśnie projekt Visual Studio. Odpalmy to sobie. Dobrze, wybierzmy ten selektor. OK. Odpala nam się Visual Studio 2019. I tak naprawdę moglibyśmy... No co to jeszcze jest? Zaloguj się. Zawsze się wszędzie zaloguj. Nie chcę się logować. Motyw ciemny. Co to jest? Jakiś ustawienie środowiska deweloperskiego. Niech będzie ogólny. Dobrze, niech to się uruchomi. No i dzięki Visual Studio będziemy mogli sobie łatwo debugować całego Flight Geara, ale też i budować cały projekt bez potrzeby uruchomienia skryptu. Także zobaczmy to sobie, jak to zrobić. Dobrze, uruchomiło mi się to. Dobrze, jest ten projekt uruchomiony i tutaj tak, upewniamy się, że tu mamy wybrane rel with deb info. Tu musimy to sobie wybrać. OK. X64 jest OK. Tu jak chcemy, żeby Flight Gear nam się z launcherem uruchomił, to jeszcze tutaj nie klikamy tego przycisku, tylko tutaj tą strzałeczkę i wybieramy tą opcję i wchodzimy w debugowanie. Tu jak chcemy launchera, to sobie dopisujemy tak argumenty, na przykład launcher. To też jak kto woli. No i teraz jak sobie wciśniemy ten przycisk, to następuje kompilacja Flight Geara już właśnie z poziomu Visual Studio i też jest uruchomienie tego Flight Geara, tak? Więc on się też uruchamia. Oczywiście to jest dla trybu debugowania, dla programistów, którzy chcą debugować kod, bo oczywiście najlepiej jest to do latania samego, nie odpalać debugera, no bo to też spowalniać będzie nam cały symulator. Też jak debugować kod, to tutaj niestety jest to dla mnie troszkę dziwne. Jeszcze nie jestem dobrze obeznany z tym nowym Visual Studio, bo tutaj widzimy różne projekty, ale nie ma kodów źródłowych. Mamy na przykład, nie wiem, source file, ale to jest tylko jeden plik. Więc to jest tak, jakby nie, w tych katalogach nie ma kodów źródłowych, bo oczywiście to jest ten katalog build, tak, który zrobił się na podstawie builda. A kod źródłowy z repozytorium jest tutaj. I my tak naprawdę będziemy chcieli zmieniać te pliki. O, tutaj mamy katalog source. I na przykład wszystkie te pliki byśmy chcieli zmieniać, ale no ja jeszcze nie wiem, jak by podpiąć tutaj te drzewo katalogów tutaj sobie do Visual Studio, ale możemy po prostu użyć na przykład szukajki, jeżeli już wiemy, czego szukamy. Tu możemy wskazać, żeby szukał w odpowiednim katalogu, dajmy sobie ten nasz katalog Flight Gear Build i na przykład Flight Gear, no teraz będzie tylko szukał po Flight Gear, a nie po całym projekcie. Dajmy ten katalog Flight Gear Source. No i jakby no musimy wiedzieć, co chcemy znaleźć w tym kodzie źródłowym, na przykład jakiś tekst, czy cokolwiek innego, czy jakąś funkcję. Ja dam, że chcę znaleźć na przykład win main. To jest pierwsza funkcja, która się zaraz uruchamia. Znajdź wszystko, niech będzie znajdź wszystko. Tak, i nam znalazł tą funkcję. Możemy teraz tu sobie odpalić w edytorze. Może to troszkę powiększę. O, i możemy pracować nad kodem. Tylko właśnie no troszkę jeszcze nie wiem, jak tutaj tą całą strukturę katalogu pokazać, tylko taki właśnie poprzez takie wyszukiwanie i wkładanie tego pliku tutaj możemy jakby podglądać kod i dajmy sobie breakpointa, tak? Dajmy sobie teraz breakpointa w tej metodzie, gdzieś przeskrolowałem ją, na początku, no tu się stawia breakpointa, mamy breakpointa. I to, co to oznacza ten breakpoint, to jest oczywiście to, że jak uruchomimy teraz Flight Geara, to program się zatrzyma w tym miejscu i my będziemy mogli podjąć akcję, co zrobimy dalej. Czy chcemy patrzeć teraz krok po kroku, jak się uruchamia program, czy możemy pójść dalej i tak dalej. Więc teraz po prostu uruchamiamy tym przyciskiem z zieloną strzałką. O, i już się breakpoint złapał, tak? I to jest w sumie pierwsza funkcja, która się nam uruchamia, bo tu mamy cały też call stack i widzimy, że nie ma nic poniżej, więc to jest pierwsza funkcja, jaka nam się uruchamia przy samym starcie symulatora. No i teraz mamy takie skróty klawiszowe jak F10, co oznacza przeskocz do następnej linii kodu. Dam teraz F10, o, widzimy, że strzałka ta nam się przesunęła, która nam mówi, gdzie jesteśmy. Możemy wejść też do środka tego kodu, dając F11, na przykład, a tu akurat nie mogłem wejść,
Nie wiem czemu. No dobrze, dałem teraz F10 parę razy, przeszedłem już do pętli. No ale dobrze, załóżmy, że chcemy wyjść z pętli i wejdźmy sobie do tej funkcji main, więc ja tu też postawię breakpointa. I żeby przejść po prostu do następnego breakpointa, to dajemy F5. Jesteśmy już tu złapani. Dajmy teraz F11, żeby wejść do funkcji main i na przykład ją przedebugować, więc dajemy F11. Jestem w funkcji main, więc przeszedłem tam, teraz daję F10 i sobie chodzę tak dalej. I tutaj jest tyle fajnie, że właśnie możemy podejrzeć sobie, o, jak wyglądają zmienne. Tutaj najedźmy sobie, czemu to mi nie pokazuje. O, tu mi pokazuje, tak? Mamy dwa argumenty. Tutaj mamy wartości, jakie tam są. Także w ten sposób możemy sobie podglądać zmienne, chociaż nie wiem, czemu tej mi nie chce pokazać, jaka to ma wartość. Ewentualnie były pewnie gdzieś jakieś okienka, które by pokazywały te wszystkie wartości. Tu mamy wszystkie breakpointy. Dawno nie korzystałem z Visual Studio. Ja z tego korzystałem, ale to było chyba z 10 lat temu albo dalej. To były oczywiście starsze, dużo starsze wersje. A tu mamy lokalne zmienne. Tu mamy jakieś automatyczne i mamy lokalne. No ale tej nam nie widzi. Ciekawe. A no, jest jakiś problem. A już ją usunęli, ok. Dlatego jej tutaj nie mogę wyświetlić. No ale możemy sobie tak patrzeć dalej, co się dzieje w kodzie po prostu. No i w ten sposób możemy sobie pracować krokowo, co jest bardzo fajne i wygodne dla programisty, żeby zbadać dokładnie, jak działa kod. A jeżeli chcemy po prostu puścić debugowanie dalej, to oczywiście też dajemy F5 i jak już nie miałem żadnego breakpointa, a nie miałem, to cały program już się uruchomił do końca i FlyGear jest uruchomiony. No oczywiście jak tam coś działa w pętli i tak dalej i tam gdzieś podstawimy breakpointy w pętlach, to oczywiście one będą się za każdym razem łapały i będziemy mogli za każdym razem debugować. Także tak to wygląda pod Windowsem. No ten Visual Studio Code jest całkiem też fajnym tutaj narzędziem deweloperskim i właśnie możemy sobie też podpiąć debugera pod to, co też jest fajne. Także dowiedzieliśmy się, jak zbudować sobie FlightGeara z kodu źródłowego pod Windowsa. Były problemy, głównie trzeba właśnie pamiętać o tej fladze, o wyłączeniu tej flagi Enable Sentry, bo z tym rzeczywiście są jakieś problemy i musimy sobie to Sentry wyłączyć. I wtedy powinno działać. Ja też widziałem rzeczywiście inne problemy, jak sobie robiłem wcześniej builda, że tutaj miałem efekt, jak widzieliście, że mi się nic nie pokazywało, ale często się pokazywał launcher po prostu, no po prostu był biały i był zawieszony. I to tyle. Był biały ekran na launcherze. Nic się tam nie chciało wyświetlić. I to też było właśnie efektem tego, że trzeba było użyć tej flagi Disable Sentry na off, żeby ją wyłączyć i wtedy przebudować projekt i wszystko zaczyna działać pod Windowsem. Także to będzie tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć Wam.